Nie autokarem. Samolotem? Również nie. Jakim środkiem transportu udali się zatem do Białegostoku Lechici? Około godziny 13 pierwszy zespół kolejorza zameldował się na dworcu głównym w Poznaniu. Na Podlasie podopieczni Nenada Bielicy udali się bowiem pociągiem. Wśród Lechitów jadących na mecze zabrakło Elvisa Kokalowicza oraz Macieja Gajosa. Oni nie pomogą drużynie w meczu z Jagiellonią. Widok piłkarzy wsiadających do pociągu dzisiaj jest raczej niecodzienny. W przeszłości, dalekiej przeszłości, podróże baną na mecze nie były niczym niezwykłym. O czym przed kamerą Lech TV w programie Grałem w kolejorzu opowiadał nam Janusz Gogolewski. Mieliśmy na wyjazdy swoją salonkę, bo nie było tak jak dzisiaj autokar, tylko zbieraliśmy się na dworcu, siadaliśmy do salonki, która była przyczepiana jako ostatni wagon zawsze i jechaliśmy na wojaże sportowe. No i wyjazdy były z rodzinami również. Ci starsi zawodnicy zabierali żony, dzieci. Wesoło było, jak obóz cygański. W niedzielę rano piłkarzy czeka krótki rozruch, o godzinie 18 rozpocznie się zaś ostatnie w tym sezonie spotkanie kolejorza z Jagiellonią. I jeszcze jedna ważna informacja. Do Poznania Lechici wrócą już, jak zwykle to bywa, klubowym autokarem. STS, zakłady bukmacherskie, sponsorem strategicznym Lecha Poznań.